Po raz pierwszy, proszę Państwa, od 30 lat w Warszawie odbywa się konferencja Polka XXI wieku albo Polka 21. Kto bierze w niej udział? Jaki jest program tego spotkania? O tym już teraz rozmawiam z redaktor naczelną Polskiego Forum Rodziców, autorką programu tutaj Polskiego Radia Poznań Port Polska, Elżbietą Lachman. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. A przy naszym drugim telefonie jest kierownik redakcji kultury i reportażu w Radiu Poznań, uczestniczka panelu Kultura, Krystyna Różańska-Gorgolewska, też kurator w Zamku Jazdowskim w Warszawie. Dzień dobry, również witam serdecznie panią redaktor. Dzień dobry. Serdecznie witam. 7 obszarów tematycznych, aż trudno pewnie było wysłuchać wszystkiego, zwłaszcza, że dyskusje i panele jeszcze wciąż trwają, ale chciałem zapytać, które tematy pani redaktor najbardziej zainteresowały i dlaczego? Nie wiem, może pani redaktor Gorgolewska rozpocznie. Ja muszę przyznać, że pod wielkim wrażeniem jestem wszystkich paneli, dlatego że są bardzo merytoryczne, a przy tym w bardzo przyjaznej, fajnej atmosferze. I muszę powiedzieć, że w ogóle nie czuję, jakbym była w Warszawie, tylko właściwie tak, jakbym była w Poznaniu. Jest bardzo silna, bardzo mocna reprezentacja poznańska. Jest Forum Rodziców Polskich, jest Ivoris, jest mnóstwo poznanionych, które specjalnie na to wydarzenie przyjechały. No, zorganizowała, zainicjowała je. To jest pomysł poseł Jadwigi Emilewicz, także posłanki naszej tutaj poznańskiej z Wielkopolski. Fantastyczne wystąpienie pani Magdaleny Gawin, pani profesor Magdaleny Gawin, o takiej historii właściwie początków kółek ziemiańskich, z których potem po wojnie jak gdyby zostały one przemienione na koła gospodyń wiejskich, ale tak naprawdę o tej takiej pierwotnej inicjatywie kobiet, ziemianek, które starały się jeszcze w czasie zaborów Polski, starały się aktywować kobiety, starały się o to, żeby kobiety zdobywały wykształcenie, żeby były niezależne. Także bardzo ciekawy, krótki, skondensowany, 20-minutowy, ale bardzo dobrze poprowadzony rys historyczny do tego wszystkiego. No a oprócz tego wszystkie bieżące problemy, którymi teraz żyjemy, ale nie tylko my kobiety, w ogóle no cała Polska, tak? Jest kwestie energetyczne, kwestie przedsiębiorcy i pracy kobiet. Ale z perspektywy kobiet, które zazwyczaj więcej widzą, bo są bardziej wrażliwe niż my faceci, więc to też... Dokładnie. Był oczywiście panel Kultura też fantastyczny. Było o demografii, gdzie tutaj profesor Michał Michalski też poznańska reprezentacja. Bardzo ciekawe wystąpienie pani profesor Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS-u, która zawsze te swoje wystąpienia ma bardzo merytoryczne, konkretne, właśnie można by spisywać notatki z tego, co ona mówi, bo są to rzeczy takie, no u samego źródła, tak, z ZUS-u wyjęte, więc rzeczywiście warto tutaj być. Do kultury zaraz wrócimy. Ja przypomnę te 7 obszarów tematycznych: bezpieczeństwo energetyczne, kultura, edukacja, zdrowie, demografia, przedsiębiorczość i praca, innowacje i technologia. Dla pani redaktor Lachman, które były najciekawsze? Nie wiem, czy czasami nie wyciągnąłem właśnie z trwającego edukacyjnego panelu, tak? Jest, faktycznie trwa w tej chwili ten panel. Ja muszę wrócić tutaj koniecznie do obecności tutaj środowisk poznańskich, bo faktycznie ona zaskakuje. Muszę tutaj wymienić koniecznie na przykład reprezentantki, które biorą z Wielkopolski udział, na przykład z Fundacji Mama Mamie, z Poznańskiego Klubu Kobiet, z Fundacji Jawani, z Polskiego Klubu Kobiet Biznesu, Polskiej Izby Biznesu. Również, no tutaj właśnie, Polskie Forum Rodziców, redakcja pięknadziewczyna.pl. Także tutaj muszę powiedzieć, że czujemy się właściwie faktycznie jak w domu. Pani redaktor, wejdę w zdanie. W takim trójkącie krakowsko-warszawsko-poznańskim Wejdę w zdanie. Musiałem zadzwonić do dziennikarek z Poznania do Warszawy, żeby dowiedzieć się, ile istnieje takich właśnie różnych podmiotów tutaj w Poznaniu. Tak, ale rzeczywiście głos poznański jest tutaj mocno słyszalny, jest stanowisko również redakcji poznańskiej, na którym praktycznie udzielane są wywiady na te wszystkie tematy, które tutaj pan redaktor wymienił. No dla mnie osobiście bardzo był interesujący panel demografia. No też tutaj pani redaktor Gorgolewska, no bardzo interesujący głos w sprawie kultury, dlatego że no nie tylko my kobiety, ale również rodziny, nasze dzieci pragniemy zachować prawo do własnego stylu życia. Również do konsumpcji kultury wysokiej, która niestety coraz częściej jest gdzieś spychana na margines. Te słowa tutaj bardzo mocno wybrzmiały i praktycznie tutaj no, cała konferencja, wszystkie te panele nadawałyby się na kolejnych 7 konferencji. Mamy dużą nadzieję, że Fundacja Projekt.pl będzie kontynuować swoje dzieło w postaci właśnie tych konferencji, bo po raz pierwszy, faktycznie tak jak pan redaktor powiedział, po raz pierwszy od 30 lat
mamy konferencję, na której świetnie się czujemy, na której właściwie nie ma z góry zdefiniowanej tezy, nie ma zdefiniowanego jakiejś linii światopoglądowej. Dotykamy tematów właśnie warunków macierzyństwa. Mówimy o kobiecie i jej potrzebach właśnie teraz w 2022 roku. Oczywiście też jako redaktorowi audycji Port Polska zależało mi bardzo na wysłuchaniu obszaru, który zajmował się tutaj Ukrainą. Tak. Kończy się faktycznie Festiwal Dobroczynności, natomiast Polacy bardzo chętnie nadal pomagają. Ponad połowa Polaków aktywnie wspiera Ukraińców na wielu tutaj polach, więc ten głos tutaj też bardzo mocno wybrzmiał. Choć obecni są również panowie, to jednak te treści główne, można powiedzieć, to zawdzięczamy paniom. W zapowiedziach pojawiała się, można powiedzieć, nawet wręcz bym powiedział, chyba plejada nazwisk kobiet naprawdę na wysokich stanowiskach, na stanowiskach bardzo ważnych, takich też odpowiedzialnych. I czy chciałem zapytać, czy dopisały te panie, czy te zapowiadane kobiety przybyły i które nazwiska ewentualnie przyciągnęły uwagę pań? Wydaje mi się, że furorę zrobiła pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska, dlatego że weszła takim hitchcockowskim wejściem, że jest właściwie generałem, tak? Bo to jest jedyna osoba z nadania, wpisana w krąg generału, więc dokładnie nie znam tej nomenklatury takiej związanej z finansami, ale faktycznie ma takie stanowisko, ma taką funkcję. No więc była Magdalena Rzeczkowska, podobnież pierwsza jej taka szersza publiczna na takie tematy też wypowiedź. Przypomnę, minister finansów. Była pani oczywiście Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. To są bardzo ważne, bardzo teraz bieżące, bardzo istotne, bardzo poruszające nas wszystkich kwestie. No, świetne wystąpienie naszej posłanki z Poznania, Jadwigi Emilewicz, oczywiście bardzo merytoryczne, jak zawsze. Doktor Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali Wszystkich. Także widać, ile kobiet naprawdę sprawuje bardzo wysokie stanowiska, jak bardzo są kompetentne i no, serce rośnie. Także Redaktor Lachman, właśnie, które nazwiska szczególnie pani zwracała uwagę? Tak, no tutaj z ramienia Polskiego Forum Rodziców oczywiście przede wszystkim interesujemy się sprawami społecznymi i warunkami macierzyństwa, więc no ja bardzo cieszyłam się na udział tutaj pani minister Marleny Maląg, również pani Barbary Sochy, która jest pełnomocnikiem do spraw demografii Ministerstwa Rodziny, również była przewodnicząca Rady Rodziny pani Dorota Bojemska, więc mnóstwo interesujących rozmów, interesujących refleksji i również zapowiedzi, no bo niebawem kolejne działania w ramach strategii demograficznej i wierzę bardzo, że właśnie te zmieniające się warunki macierzyństwa, które są wpisane jednak w życiorys każdej kobiety, która postanowiła zostać mamą, no będą się zmieniać na lepsze i będziemy coraz to tutaj bardziej sympatycznie zaskakiwani. Również dzięki takim właśnie burzy mózgów, jak to się mówi. Pani redaktor Różańska-Gorgolewska została zaproszona do udziału w panelu też o kulturze. No, jak rozumiem, dzisiaj już pani redaktor może zdradzić, o czym mówiła. I mówiłam o tym, że właściwie rządzi teraz, znaczy inaczej, że obecnie sztukę definiujemy głównie przez to, czy znajdzie się ona w jakiejś instytucji, czy się nie znajdzie. Dlatego bardzo istotna jest taka polityka, żeby ci, którzy instytucjami kultury zarządzają, żeby byli ludźmi uczciwymi intelektualnie, co ja zawsze używam zamiast takich określeń już, które mają różne znaczenia, tak, czy prawicowe, czy konserwatywne. Ja bardzo upieram się przy tym określeniu uczciwi intelektualnie, tak, bo dlatego, że dyrektorzy instytucji pozwalają artystom, dopuszczają artystów, bardzo często marginalizowanych przez lata w tej sztuce takiej zdominowanej przez liberalno-lewicową narrację, dopuszczają do głosu nareszcie. I wreszcie widzimy, że też istnieje jakieś inne pole sztuki. Więc bardzo ważne jest to, żeby te instytucje prowadzili ludzie odpowiedzialni, ludzi uczciwi właśnie intelektualnie, nie zideologizowani i nie skoncentrowani, nie sfokusowani na używaniu sztuki jako narzędzia jakiejś zmiany społecznej, czy na tym, żeby forować ideologie lewicowo-liberalne, tylko żeby była różnorodność. Bardzo to jest ważne. No aby te słowa spełniały się również w Poznaniu. To takie moje prywatne życzenie. Tak.
Dobrze. Na koniec, jeśli można, jeszcze nie możemy nie wspomnieć tutaj, mówiąc na antenie Polskiego Radia Poznań, że wśród oficjalnych partnerów konferencji był także nasz Poznański Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, w którym pani redaktor Lachman się udziela, prawda? Tak, bardzo się cieszymy i też tutaj muszę podkreślić, że ta konferencja ma nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale również ma najwyższy z możliwych poziom organizacyjny. Wszystko jest zorganizowane naprawdę perfekcyjnie, jest wszystko dopięte na ostatni guzik, doskonałe, w ogóle całkowicie scena, prawda, obsługa tutaj, nagłośnienia, technikalia, wszystko fantastycznie gra i wielkie oklaski dla prezesa Adama Zycha z Fundacji Projekt.pl, dlatego że właśnie takich konferencji oczekiwaliśmy i no, cieszymy się, że ciąg dalszy nastąpi. To ja bardzo, ostatnie słowo musi należeć do mnie, bo ja muszę to powiedzieć, bardzo. Bo pani Eli Lachman na pewno nie wypada, słyszę, że przez skromność tego nie czyni, ale bardzo mocna reprezentacja właśnie forum jest tutaj na tej konferencji. Stoi duże stanowisko, takie duże miejsce, gdzie właśnie forum jest obecne, Forum Rodziców Polskich, gdzie są nagrywane cały czas, wyłuskiwani są, tak, prelegenci i są nagrywani na takie krótkie wypowiedzi. Także naprawdę jesteśmy mocno tutaj w hotelu w Warszawie, jesteśmy mocno obecni na tej konferencji, na równi z głównym organizatorem, czyli Projekt.pl, jest Polskie Forum Rodziców. Czyli rozumiem, że owoce, no właśnie, czyli rozumiem, że owoce tej pracy, pani redaktor, będzie można, pani redaktor Lachman, będzie można też zobaczyć na stronach Polskiego Forum Rodziców, tak? Tak, udało nam się nagrać tutaj mnóstwo rozmów, prelegenci, którzy byli obecni w panelach, również wypowiadali się przed kamerą, więc zapraszam serdecznie na portal Polskie Forum Rodziców. W najbliższych dniach będą pojawiać się kolejne wypowiedzi, dlatego że też bardzo właśnie chcemy nie tylko usłyszeć pół zdania czy jedno zdanie w głównych wiadomościach, ale chcemy, aby te osoby, które tutaj uznajemy za ważne i cenny ich głos, żeby wybrzmiał właśnie szerzej i przynajmniej kilkuminutowe wypowiedzi będą niebawem na Polskim Forum Rodziców. Czyli odsyłamy już na te strony. Bardzo panią dziękuję za znaleziony czas i za tę rozmowę, za tą relację właściwie z Warszawy, z tej ważnej konferencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kierownik redakcji kultury i reportażu w Radiu Poznań, uczestniczka panelu kultury Krystyna Różańska-Gorgolewska, a także redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców, autorka programu Port Polska Elżbieta Lachman, były gośćmi Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Bardzo panią dziękuję. Dobrego popołudnia, jeszcze dobrych owoców tego spotkania, tej konferencji. Rozmawialiśmy o konferencji Polka 21.